Słyszymy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co powinniśmy kupować. You must buy this product or this product or this product to be successful or handsome or popular. Czyli dają nam wręcz takie przepisy, że musimy kupić ten produkt, albo ten, albo tamten, ażeby być człowiekiem sukcesu, przystojnym, żeby nam wszystko się udawało. Society idolizes money. Społeczeństwo robi sobie właśnie z pieniędzy takiego bożka. Society idolizes possessions and just in general more things. Tak samo jest z posiadaniem i generalnie to jest taka idea, że żeby więcej posiadać. To jest czym no, chcą nas jak gdyby zachęcić do wejścia w coś takiego. Too many people are impressed by possessions. I zbyt wiele osób jest pod wrażeniem właśnie posiadania. We have become possessaholics. Staliśmy się posiadaczoholikami. So as a result, many people don't know which way to turn. I rezultatem tego jest to, że wielu ludzi po prostu nie wie, gdzie skręcić. Every day seems like the same thing over and over again. Każdy dzień wydaje się, że jest taki sam, ciągle to samo. Nothing changes, nothing gets better. Nic się nie zmienia, nic nie jest lepiej. Think about your own personal life. Where is your life headed? Pomyślmy o naszym własnym życiu. Gdzie jest nasze życie? We've talked gdzie ono idzie? We've talked about the fact that your life is headed where your thoughts are. Where you spend your time and where you spend your money. Wcześniej mówiliśmy o tym, że nasze życie zmierza w tym kierunku, tam gdzie są nasze myśli, tam gdzie dajemy swój czas i tam gdzie wydajemy pieniądze. So the problem is that money can destroy marriages. Problemem jest to, że pieniądze mogą zniszczyć małżeństwa. Money affects our relationship with God. Pieniądze mają wpływ na naszą relację z Panem. Our society says that our happiness is based on what we can buy. Społeczeństwo mówi nam, że nasze szczęście oparte jest na tym, w zależności co możemy kupić. As a result, we're not focused on God. I rezultatem tego jest to, że nie jesteśmy skupieni na Bogu. How can we solve this problem? Jak możemy rozwiązać ten problem? The answer is in Scripture. Odpowiedź jest w Biblii. Scripture gives us a compass that shows God's direction for handling money. I ta odpowiedź w Biblii to jest taki kompas, który wskazuje nam kierunek, jak posługiwać się pieniędzmi. That's what this section is going to be focused on, handling money. I ta sekcja będzie poświęcona temu, jak posługiwać się pieniędzmi. We saw this slide before. For my thoughts are not your thoughts, nor are my ways your ways. Ten slajd widzieliśmy wcześniej i to jest z Izajasza. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. As you learn to apply God's way of handling money, you will draw closer to Christ. I poprzez naukę posługiwania się pieniędzmi według zamysłu Bożego będziemy zbliżać się do Chrystusa.
You will learn to be content in all circumstances. Nauczymy się, jak być zadowolonym w każdych okolicznościach. Pope Benedict has said that our society today is caught between two loves. Papież Benedykt mówił o współczesnym społeczeństwie, że ono jest jak gdyby pomiędzy, złapane pomiędzy dwie miłości. God's love and man's secular loves. Miłością Boga i taką miłością taką człowieka, taką sekularyzowaną. And the false loves have gained the upper hand. I dalej, że właśnie ta miłość fałszywa, ona wygrywa z tą miłością Bożą. We've shuttered our doors to the light. We've closed them off. The light of truth, the light of Christ. Zamknęliśmy nasze drzwi, drzwi do światła, światła prawdy, światła Chrystusa, światła Boga, w którym nie ma ciemności. What we want to try to do in this session is throw those shutters open so that we can receive the light. I teraz co w tej sekcji, o czym będziemy mówić, to jest właśnie, będziemy starali się otworzyć te drzwi, żeby to światło mogło wejść. Scripture says that we can learn and apply God's way of handling money. Biblia mówi nam, że możemy nauczyć się Bożego sposobu posługiwania się pieniędzmi. The good news is that it can be found in your Bible. No, dobra wiadomość jest właśnie taka, że możemy to znaleźć w naszym Piśmie Świętym. The bad news is that around the nation most Bibles are looking for a friend. Most Bibles are sitting by themselves. They're looking for a friend. Zła wiadomość jest taka, że niestety w wielu nacjach, w wielu narodach Pismo Święte, Biblia szuka przyjaciela, ale tak naprawdę nikt po nią nie sięga. Most of the time we don't think about turning to the Bible to help us solve our financial problems. W większości wypadków nie myślimy w ten sposób, żeby zwrócić się do Biblii, to znaczy wziąć Biblię, otworzyć ją i szukać tam rozwiązania. But the Bible is a great source of answers. Ale Biblia jest wielkim źródłem odpowiedzi. You might be thinking that God already did his part centuries ago. Możemy myśleć, że Bóg wykonał już swoją pracę wieki temu. But God loves us so much that he will play a part in our lives all the time, every day. Ale Bóg kocha nas tak bardzo, że on jest cały czas obecny w naszym życiu, tu i teraz, i on jest bardzo aktywny. On nas tak bardzo kocha, że chce nas wspierać. We only need to understand what God's part is. Musimy tylko zrozumieć właśnie, co jest tą częścią Boga. God owns everything. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Everything in the heavens and earth is yours, Lord. You are King, supreme ruler over all. Wszystko, co w niebie i na ziemi, należy, Panie, do Ciebie. Jesteś królem, jesteś jedynym władcą i to wszystko jest Twoje. All riches and wealth come from you. You rule everything by your strength and power. I wszystko,
Czekajcie, ja może przeczytam, bo tutaj mam przetłumaczone. Bogactwa i chwała od Ciebie pochodzą. Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc. I ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. This verse pretty much says it all. From man's secular viewpoint, to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, no to jak daje nam tą odpowiedź. It may seem counterintuitive, the opposite of the way it should be. Z pozycji człowieka, jego sposobu myślenia, to jest to przeciwstawne. Everything that society does tries to pull you away from the light of God and towards the light of the world. I dzisiejsze społeczeństwo właśnie próbuje i robi właśnie, żeby nas pociągnąć w kierunku światła, które pochodzi z tego świata, odciągnąć nas od tego światła, które pochodzi od Boga. It pulls us to man's loves, but not God's loves. Ciągnie nas właśnie do miłości człowieka, ale nie miłości Boga. We have to stop believing in the advertising that we see. Musimy przestać wierzyć w reklamy, które widzimy. How can you do this? Jak możemy to zrobić? One of the ways is to change the pronouns that you use. Jednym ze sposobów jest zmienienie sposobu wymowy, który używamy. It's not my car, it's God's car, or the car, or the name of the car, whatever it is, a Honda, a Ford, a Mercedes. I tym sposobem jest na przykład, to nie jest mój samochód, ale to jest samochód Pana Boga. Albo to jest jakiś samochód, albo to jest Ford, cokolwiek. We have to acknowledge God's ownership every day. I musimy uznać fakt, że to Pan Bóg jest właścicielem tego wszystkiego każdego dnia. Andrej, I want to do a real quick survey, if it's okay. Szybkie badanie. Everybody who owns a car, raise your hand. Każdy, kto ma samochód, ma swój własny samochód, niech podniesie rękę. No, 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 you don't own those cars. No niestety, John jest oburzony. To nie jest wasz samochód. Those are God's cars. To są Boże samochody. Okay, let's try it again. How many of you own a car? Raise your hand. Jeszcze raz. Ilu z was ma swój samochód? They are very fast learners. Very spiritual men. Bardzo szybko się uczycie. Jesteście bardzo uduchowieni. How do we understand that God is in control of everything? Jak to wszystko mamy rozumieć? Look at this verse. Spójrzmy na ten cytat. He made from one the whole human race to dwell on the entire surface of the earth, and he fixed and ordered the seasons and the boundaries of their regions. Z dziejów apostolskich. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania. God created everything, you and me, the earth, the seasons. He created it all. Bóg stworzył wszystko. Stworzył mnie, ciebie, ziemię, wszystko co na niej. Here's some verses that help us to understand. More verses that shows how much is in the Bible. I tutaj kolejny przykład cytatu z Biblii, który mówi nam, jak to wszystko rozumieć. The world and all that is in it belong to the Lord. Do Pana
należy ziemia i to, co ją napełnia. All the silver and the gold of the world is mine. Całe srebro i złoto jest moje. I haven't got that. Sorry. All the animals of the forest are mine, and the cattle on a thousand hills. Bo do mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiące zwierząt na moich górach. God created everything. You and me, the earth, the seasons. He created it all. Bóg stworzył wszystko, mnie, ciebie, pory roku, zwierzęta. So if he created everything, if he owns everything, why is it so difficult for us to be content? Czyli tak, jeżeli on stworzył wszystko, stworzył nas, jest właścicielem wszystkiego, co na ziemi i w niebie, to dlaczego jest nam tak ciężko być zadowolonym? You've probably already figured out that God isn't going to hand you a beautiful life on a silver platter. Już pewno przekonaliście, doszliście do tego, że Bóg nie da wam od razu pięknej żony, srebrnego naczynia. Just as God did his part so long ago, and he continues to do his part today, loving us unconditionally, we have a part also. Bóg uczynił przed wiekami tą swoją część, wykonał swoją pracę, ale on wciąż do dnia dzisiejszego kocha nas tu i teraz. I w tym wszystkim my mamy swoją rolę do wykonania. We are disciples. Wszyscy jesteśmy uczniami. And this is opposite of what our culture teaches us. To jest przeciwne do tego, czego uczy nas kultura dzisiejsza. So what is our role? What is our life's mission? To właśnie bycie uczniem, jaka jest nasza rola? Is it just to be a good man? Is it to be spiritual? Czy to jest tylko, żeby być dobrym człowiekiem, uduchowionym? Are we supposed to be filthy rich? Just what is our life's mission? Czy mamy być tacy niewiarygodnie bogaci? Let's see what God says. I spójrzmy na to, co Pan Bóg mówi na ten temat. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Z Mateusza. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Through the sacrament of baptism, we have been given this mission. Poprzez sakrament chrztu właśnie otrzymaliśmy tą misję. We have reconfirmed our agreement at confirmation. And every time we walk into the church and bless ourselves with holy water. Zostaliśmy powtórnie o tym zapewnieni w sakramencie bierzmowania, ale również za każdym razem, jak wchodzimy do kościoła i się modlimy. We reconfirm our covenant with God to be disciples and to make disciples. Jak gdyby zostało to powtórnie potwierdzone, to przymierze z Panem Bogiem, że jesteśmy Jego uczniami. Unfortunately, we focus on little things and forget about the big things. Nieszczęśliwie skupiamy się na małych rzeczach, a zapominamy o tych dużych. And because we're overwhelmed by little things,
we accomplish nothing. I ponieważ jesteśmy tacy tym wszystkim zafascynowani tymi małymi rzeczami, nie udaje nam się nic osiągnąć. So where is your focus? Gdzie jest twój fokus? Gdzie jest twoje skupienie? The call to discipleship means that we have to reach out to individuals. Więc ten głos dla właśnie w byciu uczniem, no to jest musimy on sięga do każdego z nas, do każdego indywidualnie. And we have to reach inward to our heart to see where our heart really lies. I musimy wykonać taki zwrot do wewnątrz nas, do naszego serca i zobaczyć, gdzie to serce tak naprawdę jest. Once one chooses to become a disciple of Jesus Christ, stewardship is not an option. We looked at this earlier, but it's an important point. I tutaj powtarzamy to, co już było powiedziane, że w momencie, kiedy wybieramy bycie uczniem Jezusa, zarządzanie dobrem, które on nam daje, to już nie jest opcja. Again, another important point, which bears repeating. As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Z listu świętego Piotra, z pierwszego listu. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. How well are you living your call to be a disciple? I pytanie, jak dobrze wypełniamy to powołanie bycia uczniem Jezusa? Think about a way that you might become a better disciple. Starajmy się pomyśleć o sposobie, jak możemy być jego lepszym uczniem. We'll take a few seconds to think about that. Kilka sekund na zastanowienie się nad tym. If our role is to be a steward, what does that mean? Więc jeśli naszą rolą jest to, ażeby zarządzać, co to w ogóle jest? Jak to rozumieć? If you look in the dictionary, a steward is a manager, an overseer, or an administrator. Jak zerkniemy do słownika, co to znaczy właśnie być stewardem, zarządcą. Czyli to jest taki menadżer, ten, który, prawda, przewiduje rzeczy, ten, który administruje. It's someone who's entrusted with the management of property or finances or affairs of someone else. Czyli to jest taka osoba, która posiada zaufanie do sprawowania takiego
managementu nad własnością, finansami, sprawami kogoś zupełnie innego. We are stewards over the blessings that God has given us. I my jesteśmy takimi zarządcami z błogosławieństwem Pana Boga, które On nam daje. Stewardship is biblical. Właśnie termin bycie zarządcą, zarządzanie jest, pochodzi z Biblii. In Genesis, God gave us our first stewardship instructions. I w Księdze Rodzaju Bóg daje nam nasze pierwsze, takie pierwsze wskazówki odnośnie zarządzania. We are to have dominion over all living things that move on the earth. Po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. God didn't give us ownership, but dominion. Czyli Bóg nie dał nam, nie przekazał nam właścicielstwa nad tym, tylko zarządzanie, to, żebyśmy tym w Jego imieniu, prawda, sprawowali. God also gave us stewardship instructions in the parable of the talents. Tak samo Bóg daje nam właśnie wskazówki w przypowieści o talentach. We hear this almost every year in the readings of the Mass. Słyszymy to praktycznie każdego roku w czasie czytań w czasie mszy świętej. You remember it? The master gave the servants or the stewards, three of them. One got five talents, one got two, and one got one. Czyli Pan dał swoim ludziom, swoim poddanym, trzem z nich pięć, trzy. Pięć, dwa i jeden talent każdemu z nich. So I know you know this story. I'm not going to go through it in detail. Wiem, że znacie tą przypowiedź, więc nie będę jej opowiadał. But there are many messages in the Bible teaching us to be good stewards. Jest tam wiele sformułowań w Biblii, które mówią nam o tym, jak uczą nas, jak być dobrymi zarządcami. We know that we should be focused on God, but why? What is our role? We have to be faithful in all areas. Więc wiemy, że musimy być skupieni na Bogu i musimy być wierni w wielu obszarach. Taka jest nasza rola. In Paul's letter to the Corinthians, he tells us now it is of course required of stewards that they be found trustworthy. I tutaj święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi właśnie nam o tym, co to znaczy. We must be trustworthy in all areas of our lives. My musimy być ludźmi godnymi zaufania w każdym obszarze naszego życia. No matter how much God has blessed us with or how little we have. Czyli nie ma znaczenia, jak bardzo Pan Bóg nam pobłogosławił albo błogosławi, dużo czy mało, to nie ma znaczenia. Musimy mieć to zaufanie. And we must have a proper attitude centered on Christ. I musimy mieć tą właściwą postawę, która jest skupiona na Chrystusie, który jest w centrum. It's all about our spiritual being versus our secular being. Czyli to jest wszystko właśnie tak pomiędzy tym, co w nas duchowe i to duchowe jestestwo, a tym, co właśnie cielesne, co jak gdyby by świat utożsamiało. How many of you have heard the phrase that money is the root of all evil? Jak wielu z was słyszało to powiedzenie, że
Pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. This is one of the most misquoted verses in the Bible. I to jest jeden z najbardziej źle rozumianych wersów z Biblii. Money is not bad, nor is it good. It has no standing. Czyli pieniądze nie są ani dobre, ani złe. One są po prostu neutralne. Money is a tool. It's where our heart is. That's either good or bad. Czyli pieniądze tak naprawdę są tylko narzędziem. Co istotne, istotne jest to, gdzie nasze serce jest. We cannot love money and still love God. I teraz tak, nie możemy kochać pieniędzy i w tym samym czasie kochać Pana Boga. You see, it's our attitude about money that's important. Widzicie to, co tutaj jest takie kluczowe, że to jest, jaka jest nasza postawa w stosunku do pieniędzy. And we must have the proper spirit. We've mentioned this. Where is your heart focused? I musimy mieć właściwego ducha. Gdzie jest twoje serce, o czym przed chwileczką mówiliśmy? Luke tells us that where your treasure is, that's where your heart will be also. Święty Łukasz mówi, że gdzie jest twój skarb, tam także jest twoje serce. If your whole focus is on money and possessions, then that's where your heart is. Czyli jeżeli całe nasze skupienie jest na tym, gdzie są pieniądze, posiadanie, jeżeli tylko na tym się skupiamy, no to tam jest też nasze serce, niestety. Ultimately, we will be judged. Krańcowo, jak umrzemy, będziemy sądzeni. And just to be clear, the person with the most toys when he dies doesn't win. The person with the most toys when he dies doesn't win. Czyli ostatecznie osoba, która ma najwięcej zabawek, ona nie wygrywa. We will be judged not by our possessions, but by our actions and our heart. Czyli będziemy sądzeni nie z tego, co posiadamy, ale z tego, co zrobiliśmy, z tego, jakie jest nasze serce. So where are you? Are you living a life of stewardship? I teraz, gdzie jesteśmy? Czy żyjemy życiem zarządcy? Are you focused on the right things? Czy jesteśmy skupieni na właściwych rzeczach? Are you focused on being a disciple and a steward? Czy jesteśmy skupieni na tym, żeby być uczniem i zarządcą? The important thing is not our possessions. Ważna rzecz jest taka, że nie jest to istotne, co posiadamy. As we said in the very beginning, it's not about the money, but it's about the change of your heart. I teraz tak, to co powiedzieliśmy na samym początku, to nie jest kwestia pieniędzy, tylko kwestia naszej zmiany naszego serca. So where is your focus, on God or on money? I teraz pytanie do nas wszystkich, gdzie się skupiamy, czy na pieniądzu, czy na Bogu? Most people believe that God is part of their personal life. Większość ludzi wierzy, że Bóg jest częścią ich osobistego życia. They like to believe that God they like to believe that they are good Christians. No i oni tak sobie właśnie to wszystko układają, że są takimi dobrymi chrześcijanami z takim podejściem. It's also true that many people spend only
1 hour per week thinking about God. Only 1 hour? Większość ludzi spędza tylko jedną godzinę tygodniowo myśląc o Panu Bogu. The hour that they go to mass on Sunday. Czyli ta godzina, kiedy idą na mszę w niedzielę. And don't make it an hour and 15 minutes. Short homilies. I niech to nie będzie godzina i 15. Most people don't believe that God should have anything to do with their money. I większość ludzi myśli, że co ma Bóg do ich pieniędzy? God might be able to control their personal lives, but not their financial life. I myślą sobie, że tak, może moje życie osobiste Pan Bóg może kontrolować, ale nie moje finanse. This happened to me. To stało się mi. I told you earlier about how I tried to start a business and lost lots of money. I pamiętacie, jak mówiłem na początku, jak próbowałem rozkręcać swój biznes i straciłem mnóstwo pieniędzy. As I learned what God had to say about money and possessions, I realized I didn't have a financial problem, I had a spiritual problem. Jak sobie zdałem sprawę z tego, jak Pan Bóg mówi o pieniądzach, to doszedłem do wniosku, że ja nie miałem problemu finansowego tego długu, tylko ja miałem problem duchowy. I was focused on cars and houses and nice vacations. Ja byłem skupiony na domach, na samochodach, na super wakacjach. Where are your thoughts and your time and your talents focused? Teraz, gdzie są, gdzie jest nasz czas? Gdzie są nasze pieniądze? Gdzie są nasze myśli skupione? Are you focused on God or on possessions? Czy jesteśmy skupieni na Bogu czy na posiadaniu? The current financial situation that you're in right now, you probably didn't have a plan to get where you are. I teraz tak, ta nasza obecna sytuacja, w której każdy z nas jest, no to zapewne nie planowaliśmy, że będziemy tu i teraz właśnie w takich okolicznościach. Whether your finances are in good shape or in bad shape. I to przy dwojakiej sytuacji, czy nasze finanse są, jest wszystko super z nimi, czy po prostu coś, w czymś nie domagamy. Do you answer God with your finances? Do you honor God with your finances? I kwestia jest taka, czy poprzez swoje pieniądze odpowiedziałeś Bogu? What was the second one? Do you answer? I czy oddałeś Mu chwałę właśnie poprzez odpowiednie obchodzenie się z tymi pieniędzmi? Have the false loves in your life gained the upper hand? Czy właśnie ta fałszywa miłość wygrała w tym? Let's make a change right now. Turn towards the light. I spróbujmy zmienić to. W tym momencie zwróćmy się w kierunku światła. We must decide. No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Z Mateusza. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. How well are you living your call to be a steward? I znowu to pytanie, jak dobrze ty żyjesz, żeby być dobrym zarządcą?
Think about how you can become a better steward. I teraz zastanówmy się, pomyślmy o tym, jak co możemy zrobić, żeby być lepszym zarządcą. Kilkanaście sekund na to, na zastanowienie się albo zapisanie sobie. At the end of this session, we're going to have time for a little bit of small group, so we're not going to take a lot of time on each session or each thought process like we did last time. Czyli na końcu tej sekcji będziemy mieć trochę czasu na pracę w grupach, dlatego ten czas teraz na takie zastanowienie będzie nieco krótszy aniżeli w tej części pierwszej. The gospel according to the world says, fake it until you make it. Because you haven't really got success yet. No, you're faking it. You don't have it really. Według Ewangelii, która mówi nam świat, że jeśli tego nie zdobędziesz, jeśli tego sam nie wypracujesz, to tego nie masz. I'm sorry for my American words. I'm sorry for my translation. Credit allows us to fake it. Właśnie kredyt umożliwia nam takie podejście, że coś mamy, nie? Że coś mamy, czego no, nie zapłaciliśmy jak gdyby z własnych pieniędzy, nie? You can borrow your way to success or to beauty or to whatever it is that you want to achieve. Czyli możesz pożyczyć, żeby coś tam osiągnąć, czego chcesz, nie? Most people are buying things they don't need with money they don't have in order to impress people who could care less. I tak, większość ludzi kupuje rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebuje. A po to kupuje, żeby właśnie wywołać niesamowite wrażenie na innych. Którzy tego nie mają, albo którzy tego nie chcą mieć, nie? Yeah, okay. The call to discipleship is totally different than what our culture teaches us. Czyli to, słuchajcie, ten głos, to powołanie do bycia uczniem jest czymś zupełnie innym od tego, co świat dzisiaj nam mówi. According to the world's ways, don't wait, treat yourself now. Czyli według świata, takiego myślenia, nie czekaj. Musisz sobie to bądź tamto zapewnić już tu i teraz. Credit rules, we never save for anything.
kredyt króluje. Nie musimy oszczędzać na nic. Credit allows us to buy right now. I kredyt umożliwia nam właśnie zrealizowanie tego, że możemy kupić tu i teraz. But when you use a credit card, you spend 17 to 33% more than if you pay cash. I teraz tak, używając karty kredytowej, wydajemy od 17 do 33% więcej, aniżeli gdybyśmy zapłacili za to gotówką. It's all about me. We crave instant gratification. I to jest wszystko tak naprawdę dotyczy nas, którzy chcemy mieć taką natychmiastową, prawda, to co się nam zamarzy, chcemy mieć już to zrealizowane. More is better. We try to keep up with our neighbors all the time. Czyli więcej jest lepiej. I tutaj taki chcemy, prawda, dorównać naszym sąsiadom. And we have never-ending wants. As soon as we get one thing, we want 10 more things. I to takie nasze chcenie, że więcej, ono tak naprawdę się nigdy nie zaspokoi, bo osiągając jedno, chcemy mieć 10 kolejnych. So we want everything now. Everything instantly. Więc chcemy wszystko mieć teraz, wszystko natychmiastowo. We don't want to wait. We just treat ourselves today. Więc nie chcemy czekać. Chcemy się tak dobrze potraktować, właśnie potraktować już dzisiaj. From Proverbs it says selfish people are in such a hurry to get rich that they do not know when poverty is about to strike. Wielka jest, z Księgi Przysłów, wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą, gdy górą przewrotni, każdy się chowa. I was willing to spend everything we had because I knew that as soon as we made it, everything would be okay. Sorry, przepraszam, nie, to był inny cytat, to nie jest to... Muszę przetłumaczyć. Czyli tacy samolubni, egoistyczni ludzie są w takim pośpiechu, żeby stać się bogatymi, że nie zauważają, kiedy uderzy bieda. Because I was willing to spend so much, it created great conflict with my wife. I John mówi, że ponieważ on chciał wydawać tak... Conflict. Yes, yes. Że chciał tak dużo wydawać, no to kreowało od razu konflikty z jego żoną. We want everything now. In Proverbs it tells us better a little with fear of the Lord than great fortune with anxiety. Chcemy wszystko mieć teraz i teraz lepiej, Księga Przysłów, lepiej mieć mniej w bojaźni Bożej niż wielką fortunę w takim niepokoju serca. We focus on ourselves and we don't think about anybody else. And especially not God. Czyli skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. Nie myślimy o nikim innym, a w szczególności o Panu Bogu. Did you ever think about the Dead Sea and why it's called the Dead Sea? Czy kiedykolwiek myśleliście o Morzu Martwym i zastanawialiście się, dlaczego nazywa się martwe? The Dead Sea only has an inlet up at the top where the Jordan River flows into the Dead Sea. Czyli ono jest takim morzem,
lądowym, to znaczy zewsząd otoczone lądem, jedynie rzeka Jordan wpływa do niego. Look at the bottom. There is no outlet. Spójrzcie na dół. Tam nie ma żadnej wody. Odpływu. Nie ma odpływu. We can have the same thing happen to us. Everything we have, everything in the Dead Sea, the water turns to salt. Może to się zdarzyć tak samo z nami, że wszystko w Morzu Martwym zmienia się w sól. We have the same thing when we have a hoarding. You understand the word hoarding? Hoarding? No. Hoarding. A mentality where we just save, save, okay. Save, mm-hmm. Save. Don't throw anything away. Okay. Mamy, z nami się to może zdarzyć podobnie jak z Morzem Martwym, kiedy mamy taką mentalność gromadzenia, ale nic dawania. We have that same mentality when we refuse to give. I taka mentalność, no to jest wtedy, kiedy odmawiamy, żeby się dzielić, żeby dawać. Not just giving your tithe, but how about sharing your faith? Giving your... Sharing your faith. Oh, tithe, 10%. Give. Sharing your faith. It's not on there. Or do you hoard your faith? Share your faith. You have no outlet if you can't give, you refuse to give, or even, you know, like in tithe at church, or even to share your finances. Your faith. Yeah. I słuchajcie, taka jakby pustynia w nas jest wtedy, kiedy nie mamy tego, że tak powiem, odpływu, że nie chcemy nic siebie dawać dziesięciny, czy nawet nie chcemy się dzielić z innymi naszą wiarą. When you hoard your faith, you are hoarding your true riches. Czyli jeśli gromadzimy właśnie wiarę, jesteśmy na nią otwarci, na przyjmowanie, no to gromadzimy prawdziwe bogactwa. So, another one of the signs is that more is better. We are looking for more and more. Jakie są tego znaki, że więcej jest lepiej i szukamy tego, że chcemy więcej i więcej. We think that our possessions can fulfill the deep longing in our heart. Czyli tak nam się zdaje, że to, co posiadamy albo będziemy posiadać, no to jest w stanie zapełnić tą potrzebę serca, która jest gdzieś tam głęboko, że to poprzez posiadanie będziemy tacy po prostu szczęśliwi. The thing that we most set our heart on is our highest treasure. What was the first? Where our heart is, that's where our highest treasure is. Tam gdzie jest nasze serce, tam jest ten największy skarb. In this verse from Luke, Jesus is not condemning riches, he's condemning our attitude towards riches. I w tym tutaj wersecie z Łukasza, Ewangelii Świętego Łukasza, Jezus nie potępia bogactwa, tylko potępia podejście do tego. Jezus, zobaczywszy go, takim rzekł: jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
Nothing in our culture tells us to be content. Nic w naszej kulturze nie mówi, żeby być zadowolonym. We're always focused on the next thing we want to purchase. My jesteśmy skupieni na każdej następnej rzeczy, którą chcemy kupić. If we were content with what we had, we wouldn't need to buy more things. Czyli jeżeli byśmy byli zadowoleni z tego, co mamy, nie potrzebowalibyśmy kupować tej następnej rzeczy. Once we learn to be content, it changes our whole world. I teraz w momencie, kiedy znamy sobie sprawę właśnie, co to znaczy tak prawdziwie być zadowolonym, to zmienia się cały nasz świat. Even St. Paul in his letter to the Philippians tells us that he had to learn to be content. Nawet Święty Paweł w liście do Filipian mówi o tym, że on musiał się nauczyć, co to znaczy być zadowolonym. 4:11, list do Filipian. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Think about the life that Paul led. Pomyślcie sobie o życiu, jakie prowadził Święty Paweł. What was there that caused him not to be content? Co to było, że powodowało, żeby nie był zadowolony? He had no television, no radio, no internet, no newspapers. Wyobraźcie sobie, on nie miał wtedy telewizji, radia, gazet, telefonu. How much harder is it for us to be content with all those things? I teraz o ile trudniej jest teraz dla nas, zobaczcie, bycie zadowolonym, mając właśnie te wszystkie dokonania, wynalazki cywilizacji. This is the only thing I can think of that caused Paul not to be content. He needed a new camel. To jest jedyna rzecz, dla której Paweł nie był zadowolony, że on potrzebował nowego wielbłąda. So the result of living in man's economy is that we develop an attitude of entitlement. Czyli życie według takiej ludzkiej ekonomii prowadzi nas do tego, że po prostu uczymy się i chcemy jak gdyby wszystko zatrzymywać dla siebie. After all, I work hard. I deserve to have what I want. Czyli tak, przede wszystkim ja chcę mieć samochód i zasłużyłem na to, żeby mieć ten samochód. So what happens? We buy stuff that we don't need. Czyli co się dzieje? Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. And we're buying stuff with money that we don't have. I jeszcze kupujemy to pieniędzmi, których nie mamy. That causes us to go into debt. I to prowadzi nas do długów. And the debt causes us worry and stress. I z powodu długów odczuwamy silny stres, martwimy się. And so how do we try to relieve that worry and stress? I więc jeśli chcemy zostawić ten stres, to zmartwienie, we go buy something else. Idziemy kupić coś nowego. And the cycle starts all over again. I cykl zaczyna się na nowo i na nowo. Over and over and over. So we're going to skip through this point here and keep going because we're almost at the end of time for this session. Czyli przeskoczymy jeden punkt i idziemy do następnego, bo już zbliżamy się do końca tej sekcji. We must turn to the Bible. Czyli musimy wziąć Biblię do ręki.
There's over 2500 verses that deal with money and possessions. W Biblii tam jest 2500 zwrotów. There's only 500 on prayer. Zwrotów odnośnie pieniędzy i posiadania, a 500 wersów o modlitwie. There's fewer than 500 on faith. Jest mniej aniżeli 500 odnośnie wiary. Yet half of the parables deal with money and possessions. Połowa paraboli jest o pieniądzach i posiadaniu. Jesus talked more about money than any other subject. I Jezus mówił o pieniądzach więcej aniżeli o każdym innym temacie. The Bible states that we must trust God. I Biblia mówi, że musimy ufać Bogu. He has a plan for us. Bóg ma plan dla nas. Jeremiasza 29:11. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. God has a plan for us, for our welfare and not our woe. Czyli Pan Bóg ma plan dla nas po to, żebyśmy żyli dobrze. The Bible challenges us to have a proper perspective. I Biblia mówi o tym, żeby mieć właściwą perspektywę. Luke 16:11. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? You can't be focused on money and God at the same time. Czyli nie możecie być skupieni, nie możemy być skupieni na mamonie i na Bogu w tym samym czasie. We can't draw a line between what is ours and what is God's. Nie możemy narysować linii i oddzielić to, co jest nasze, a to, co jest Boga. Because we have nothing, it all is God's. Ponieważ do nas nic nie należy, to jest wszystko Pana Boga. It's not about the money, it's about the change in your heart. I jeszcze raz, czyli to nie jest problem pieniędzy, ale to jest problem zmiany w nas. The Bible teaches us to avoid borrowing. Biblia uczy nas o tym, ażeby unikać pożyczania. We borrow to go out to eat. We borrow for cars. We borrow for houses. Pożyczamy, żeby wyjść coś zjeść. Pożyczamy, żeby kupić samochód. Pożyczamy, żeby kupić dom. In Deuteronomy 28:12 it says you shall lend to many nations, but borrow from none. Pan otworzy dla ciebie z powtórzonego prawa. Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba. Read it all. Read it all, the whole verse. I'm sorry. Do you want me to read the whole verse? No, that's just that much. That's up there. Okay. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. God doesn't want us to borrow. Let somebody else borrow. Bóg nie chce, żebyśmy pożyczali. Niech ktoś inny pożycza. But everybody borrows. It's the worldly way. Ale świat mówi, że każdy pożycza. But he has other plans for us. Ale ma inny plan dla nas. He wants us to repay what we borrow. On chce, żebyśmy spłacili to, co pożyczamy. The wicked borrows and does not pay back. The righteous is gracious and gives. Występny pożycza, ale nie zwraca.
a sprawiedliwy lituje się i obdarza. We don't want to be wicked, we want to be righteous. Nie chcemy być występnym, my chcemy być sprawiedliwym. We are encouraged to trust God. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby ufać Bogu. He provides direction and timing for us. On zapewnia, daje nam kierunek, pokazuje nam kierunek i directions and time. Mm-hmm. Kierunek i czas. Please. A Bóg z listu do Filipian. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokaja wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Notice that he doesn't say anything about our wants, only our needs. I zauważcie, że tutaj Pan Bóg nie mówi o tym, co my chcemy, tylko tak naprawdę o tym, czego potrzebujemy. Have you ever noticed that when you pray to God for something, He may give it to you, but never in the time frame that you asked for it? Czy kiedykolwiek właśnie zauważyliście to, że jeśli modlicie się o coś, to On daje to nam, ale nie do końca w tym czasie, kiedy się o to modlimy, nie? Że jak chcemy tu i teraz, to On to da, ale kiedy indziej? He may provide for you, but he probably won't be early, but he won't be late either. Czyli on ci to da, on ci to zapewni. Czyli on nie będzie ani za wcześnie, ani za późno. The Bible sums it all up and puts it in perspective in Matthew 16:26. I Biblia podsumowuje to wszystko w Ewangelii Świętego Mateusza. Mateusza. Jaką korzyść będzie miał człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale straci swoje życie? Albo co może dać człowiek w zamian za swoje życie? God doesn't care how many possessions we have or how much money we make. Bóg nie dba o to, co my posiadamy albo ile pieniędzy zarabiamy. Therefore, the Bible is a relevant and applicable tool. I Biblia jest odpowiednim narzędziem do to learn how to manage our money. Gdzie możemy się nauczyć, jak zarządzać naszymi pieniędzmi. To train us to manage our possessions. Jak sprawować zarządzać tym, co posiadamy. And help us to become good disciples and stewards. I pomaga nam w stawaniu się dobrym uczniem i zarządcą. It's time for a break. Pora na przerwę. Andres has specific instructions.